No dzień dobry, dzisiaj wyjeżdżamy z Krynicy z naszych wakacji do Gdyni, ponieważ musimy załatwić parę spraw, ale postanowiliśmy, że zobaczymy muzeum w Gdyni, ponieważ tam jest ekstra super wystawa, także zabieramy was z sobą, no to chodźcie. Ścieżki rowerowej przy Posiadłej. Torowisko na to będzie śmieszne, ale pokażę wam taki mini haul zakupowy. Byliśmy w Ikei i patrzcie, dorwałam piękne nożyczki. Wreszcie piękne nożyczki. Teraz Ikea ma taki dział jakby do szkoły i są piękne zeszyty, trzy. Takie w kolorach pięknych. Taki szary, czarny i taki, wiecie, bardzo popularny, taki brązowy. I one są bez żadnej kratki, bez niczego i te piękne po prostu nożyczki. Cudo. No i jeszcze taka podstawka do oglądania seriali, bo jestem teraz maniaczką seriali, wiedziałam, że tak będzie jak zacznę. I po prostu na telefonik, żeby sobie pięknie oglądać, no takie rzeczy. Są jeszcze inne rzeczy, ale to już tajemnica. A tak poza tym teraz czytam Bejak Bauhaus, czyli to jest alfabet współczesności. I pierwszy artykuł jest o autentyczności i to jest tak dobre, to jest tak dobra książka. Bardzo wam polecam. Bałam się w ogóle, kupiłam ją chyba rok temu albo pół roku i się bałam jej, bo bałam się, że to są takie mega artykuły, bardzo poważne. A to jest tak przyjemna książka, jest w ogóle bardzo ciekawe, bardzo fajnym językiem napisane. I oczywiście zanim opublikuję ten film, to już opublikuję post na blogu, więc link macie w opisie do recenzji tej książki. Ale już okładka mistrz. Wystawę rozpoczyna wariacja ilustratorów polskich na temat znaków graficznych Karola Śliwki. Prace znajdują się na klatce prowadzącej do wystawy kluczowej. Jak śliwka w kompot, choć posiada fajny pomysł i rewelacyjny tytuł, nie zatrzymałam jej przy sobie na zbyt długo i w sumie nie odnalazłam w niej nic ciekawego. Natomiast główna sala spełnia moje oczekiwania. Na bardzo dużej powierzchni zobaczyć można przekrój twórczości Karola Śliwki. Od malarskich początków poprzez dobrze znane wszystkim znaki graficzne, na przykład Instytutu Matki i Dziecka czy PKO. Swoją drogą, do tamtego momentu nie wiedziałam, że PKO to skarbonka. Tak wiem, to dziwne, ale podobno dużo ludzi tego nie wie. Kończąc na krótkim metrażu dokumentalnym z wywiadem z samym artystą. Ledwo słyszalny głos Śliwki przez całą wystawę robi niesamowite wrażenie jego obecności. Na miejscu, poza wspaniałymi pracami, skupić uwagę powinniśmy również na rewelacyjnej aranżacji przestrzeni wystawienniczej oraz wszechobecnym zastosowaniu śliwkowego koloru. Zdecydowanie polecam to wydarzenie. Czas macie do 14 października, czyli dosyć długo, i wystawa znajduje się w Muzeum Miasta Gdynia. Zaraz obok szkoły filmowej, niestety. Właśnie wyszliśmy z wystawy Śliwki i jedziemy do fryzjera. Ja dzisiaj zmieniam swój image i będę ładniejsza. Także widzimy się później z moją nową fryzurą. Ciekawe co to będzie. Jestem po prostu pierwszy raz, daję się ponieść fryzjerowi. Chcę ścinać, niech ścina, niech robi, żeby było pięknie. Trzymajcie kciuki. I na wystawie zakupiłam książkę z wystawy ze wszystkimi logami Śliwki. Do wyboru był czarny i biały napis. I post już jest na blogu. Jeszcze jej nie przeczytałam, czyli nie tknęłam, ale tak jak mówiłam, tutaj posty pojawiają się trochę wcześniej niż zmontowanie tego filmu i w ogóle. Także tak. A do tego był taki prezencik, czyli... czekajcie, bo jest za... O! Do zestawu była czekolada Wedla z projektem Śliwki, stara taka, superowo. Nie wiem, gdzie tu wam pokazać, może gdzieś tu, o, patrzcie. Także tak, miły zestawik na wieczór. A teraz fryzjer. Jest już wieczór, patrzcie na mój fryz, piękny, jestem zadowolona. Polecam wam w ogóle, napiszę wam tutaj, jak się nazywa ten fryzjer. To jest pan Tomasz z ulicy... Weź! To jest pan Tomasz z ulicy Platynowej 6E.
także ja bardzo go polecam. Tutaj będziecie mieli wszystko. Nikt mi nie zapłacił za tą wizytę, ale jest super. Ma taką wiedzę i w ogóle tak się zachwycaliśmy z Piotrem. Także ja mam kolejną wizytę za 3 miesiące. Będę miała te włosy dłuższe, wiadomo, bo teraz mam takie gówno. W każdym razie teraz jedziemy sobie na... Następnie skręć w lewo. Teraz idziemy sobie na koncert Martyniuka. Tak, bo jesteśmy fanami. troszeczkę. Dobra, jedziemy w każdym razie do Jantaru. Później jedziemy znowu na nasze wakacje do Krynicy. Ja was zapraszam na mojego bloga i w ogóle pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!